30 października zadatowane pismo burmistrza Olesna skierowane do mnie, doręczone przez dwóch strażników miejskich w takiej postaci, czyli niezakopertowana informacja poufna, moim zdaniem też nie powinna w ten sposób być doręczona. Troszeczkę byłem zaszokowany tym, co się dzieje, bo normalnie otrzymuję od strażników miejskich materiały sesyjne, a tutaj pismo, które później sobie czytam, okazuje się, że herb Olesna, który umieściłem na swoim profilu Facebook, prywatna strona, okazuje się, że jest, uzurpuje sobie do niego prawa burmistrz Olesna i nakazał mi go zdjąć do 5 listopada, tak jest. Później jednak taki termin jest nieprzekraczalny. Będą jakieś sankcje, na razie nic jeszcze nie otrzymałem, żadnej informacji na ten temat. Okazało się dalej, że analizując tą całą sprawę, że podstawa prawna, którą tutaj cytuje burmistrz, czyli tam wyrok Sądu Najwyższego, i nie będę tych szczegółów tutaj teraz cytował, został normalnie w późniejszym terminie uchylony, więc podstawa jest nieaktualna, więc jedynie tu jest ciekawa rzecz nawet, że można by pomyśleć, no dobra, jakaś uchwała, która to reguluje, Rady Miejskiej, ale takiej uchwały też nie mamy, więc jest to znowu żądanie bezpodstawne, nie jest to zastrzeżony znak, mamy tak samo prawo do niego jak każdy inny mieszkaniec Olesna, czy burmistrz, czy ja, jesteśmy, jakoś identyfikujemy się z tym herbem. To jest część po prostu naszej takiej tożsamości, nazwijmy to w ten sposób. Mam do niego również prawo i chcę w ten sposób też promować gminę. Jako radny mam tych kilkadziesiąt wizytówek jeszcze w kieszeni, gdzie też widnieje herb Olesna. Tutaj było wszystko w porządku. Mam taką dziwną też jeszcze uwagę na ten temat. Chodzi o to, czy burmistrz może używać tego znaku na swoich ulotkach wyborczych, bo też ten znak, symbol herb Olesna jest tam widoczny.